Widzicie, zapomniałem, że w ogóle vloga trzeba nagrywać. Na wakacjach dopiero pod koniec się ogarnąłem, że powinniśmy vloga nagrać, a skłoniło mnie do tego postkomunistyczne podejście pracowników Biedronki do klienta, a mianowicie w Biedronce robiąc zdjęcia Wojtusiowi w zasadzie. Filmik, zdjęcia, jak Wojtuś prowadził koszyk z zakupami, bo mu się to podobało. Dwa razy go nagrałem, pierwszy raz 30, chyba 8 sekund, drugi raz chyba 18 sekund, jak nawet pamiętam. I za chwileczkę podszedł do mnie ochroniarz i już dzwonimy do prokuratury! Kulturalnie jest bardzo w porządku, ogólnie ochroniarz, nie mam tutaj, nie sypię się do ochroniarza, ale powiedział, że w Biedronce jest zakaz nagrywania, robienia zdjęć, że nie wolno. I że jakiś pracownik uprzejmie doniósł, poinformował, że ja coś takiego robię i nie wiem, żeby mnie usunąć, czy nie wiem co. Wiecie co? Nie sądziłem. Wydawało mi się, że Biedronka jest ogólnie ogarniętym marketem, a teraz normalnie wielki hejt na Biedronkę. Srał i ich pies. Nie no, wiecie co? Nagrywam dziecko w Biedronce i zostaje u... Mózg rozwalony w ogóle. Ogólnie sam ochroniarz powiedział, że to normalnie komuna wróciła w Biedronce, także no, ochroniarz w porządku ogólnie był. Także nie mogłem nagrywać Wojtusia, jak robi progres, prowadzi już wózek ładnie, jakieś rzeczy wkładał do wózka. No jedź pan. I tak, to była Biedronka w Świnoujściu. Na ulicy chyba Piastowska z Monte Cassino, następne skrzyżowanie. Ta ogólnie przy portach, tam koło Lidla tego. Także wielki plusik dla Biedronki. Na pewno tam wrócę. Na pewno.